Czy rozumiem, że w tej sprawie nie ma jakiejś kontrowersji? I do punktu 60, obszaru 60, że w opisie dotyczącym komunikacji należy dodać zapis stanowiska przyjmowania transportu wodnego. Potem 39 na terenie przychodzi zasłuka prowadzić możliwość zabudowy przystani rzecznej. Punkt 40 na terenie Zadury ją wodą prowadzić możliwość zabudowy kubatowej służącej sportu, turystyki i rekreacji. I punkt 41 wprowadza się możliwość na obszarze 60 zadań możliwość budowy slipu. Pani nie wiem. To się tak pisze. W każdym razie chodzi do takich zjazdów do spuszczania łodzi. To się nazywa slip. Proszę bardzo, panie. Co rozumiemy przez budowę przystani rzecznej? To jest możliwość, tak jak słowo port jest za dużo powiedziane, możliwość sumowania łódek, żaglów. To nam dopuszcza zapis, jeśli chodzi o... Ale żeby to było tak, tylko że tu mamy wpisaną tą szczęstą zieleń nieurządzoną. Jeśli tego enumeratywnie nie wpiszemy, to tu nic nie zrobimy. A tu chodzi o to, żeby się można było ewentualnie wciąć i zdobić słowo port rzeczy może dużo jest właśnie. Dlatego ja chcę się dowiedzieć, czy my mówimy o tym, że nie naruszamy, czy naruszamy normy i wchodzimy w to. To już jest techniczne rozwiązanie, czy naruszymy, czy nie, bo to jest część. No, ale to powiem szczerze, że nam nie ma znaczenia. Część na pewno linii tu jest na tyle linia brzegowa oddalona od wału, że sądzę, że tutaj, bo tu jest wyjście wału, że tu według mnie nie powinno stanowić problemu. No nie, wał nie jest tam, gdzie jest. Wał jest tutaj. Bo wał nie jest tutaj. Tutaj gdzie jest, bo to jest granica. Wał idzie tędy, tak? Wał idzie tędy. Tu. No, wał idzie tędy. Z drugiej strony, więc wcinanie się tutaj, bo mówię. Ale wiesz, może to OGDW będzie o tym decydować. No nie, no ale no, znaczy ja wiem, że będzie o DGW, tylko że problem polega na tym, że ja tu mieszkam i nie chciałbym, żeby ktoś wcinał się jeszcze akurat w tym miejscu, gdzie jest zakręt, wcinał się w to, żeby osłabiał linię brzegową, nie? Ja nie wiem, czy się zgodzą, czy nie zgodzą, natomiast no, ja tam mieszkam, nie? Mam prawo zadbać o swoje bezpieczeństwo, tym bardziej, że mówię, jest to na zakręcie. Ale ja mam szansę statkiem do komunikatora. Ale stale tam walczymy. Panie, ja nie mówię, żeby tego nie robić, tylko chodzi mi o to, bo jeżeli mamy, bo są dwa, bo port rzeczny jest tutaj, tak? To mamy port rzeczny. Mamy port rzeczny tutaj. To dlatego pytam, czy my rozmawiamy o rzeczach, że się wcinamy w teren, czy mówimy tylko i wyłącznie, nie wiem, o utwardzeniu linii brzegowej, zrobieniu wzmocnień brzegowych i cumowaniu, czy mówimy o wcięciu. Znaczy podejrzewam, że LZGW nie da, ale dla mnie ten zapis, no sorry winę tu, ale dla mnie to jest ważne. No, ale przystań rzeczna to nie było. Jest taka jak w ale przepraszam, ale ja zadaję pytanie, czy co rozumiemy przez przystań rzeczną? Ale Zygmunt mówi, że możliwość kwestia, no możliwość sumowania i przybrzeżenia przy brzegu. Ale dlatego mówię, że ten zapis, który jest w tej chwili, jak przeczytacie, gdzie jest pokazane W, umożliwia montowanie przystani wody. No tak, tylko że pisanie numeratywnie pozwala, że ZN i las, który tam jest wpisany ten lasek, powoduje, że tam się nic nie zrobi w tamtym obszarze. Jeszcze raz zapytam. Wcinamy się, czy się nie wcinamy? Ale kto wie, czy się wcinamy, czy nie? No to ja się nie wcinam. No, okej, ale jak się nie wcinamy, no to po co taki zapis? Skoro wszędzie na W możemy zrobić przystań, możemy zrobić przystań. No, macie Państwo rozumienie. Okay. Przepraszam bardzo, w tej samej komisji wyszło wcześniej, żeby na terenie naszej linii brzegowej przewidzieć miejsca do sumowania. Zygmunt. W związku z tym, ja nie mam nic przeciwko sumowaniu i sumowanie jest. Ja się tylko pytam, czy jeżeli mówimy. Bo rozumiem, że tego elementu nie jesteśmy w stanie zrobić. Ja miałem w ogóle odpadać. Ale teraz chodzi mi o to, czy i
idea jest taka, bo ja nie wiem, jaka jest idea. Czy wchodzimy na tej zasadzie, że pogłębiamy linię brzegową, żeby tu sobie zrobić zatoczkę? Nie. Tomek, ale to ty powiesz. Nie, ale według mnie, na dzisiaj nie będziemy... rzecznik bez naruszenia linii brzegowej. Ale jeszcze, no to przeczytaj sobie, że W dopuszcza montowanie przystani w linii brzegowej. Więc to już jest określone. Ja się boję zapisu, że zapis, który nam pozwoli tu wprowadzić jakiś nowy zapis, przystań rzeczna, ktoś będzie chciał na przykład się tu wciąć, na co moja osoba jest negatywnie do tego nastawiona, ponieważ jest to maza koło Wisły, blisko wału, bo ja mówię tak, gdyby, nie wiem, jest pomysł, mamy duży teren tutaj, między walą. Proszę bardzo, od tej strony jest miejsce, jeżeli się RZGW zgodzi, ale akurat w tym miejscu, w tym obszarze, ja uważam, że nie. Znaczy, ja nie wiem, jaka jest idea, bo jeżeli jest... Idea jest taka, żeby można było w tamtym miejscu zrobić przystań wodną. No to przystań wodna jest możliwa do realizacji... Ale przystań wodna przy tej okazji jest możliwością dojścia. Bo to miejsce akurat według mnie na tamto się nadaje. Jeżeli państwo uważacie... Przystań wodna to zawsze musi być możliwością dojścia, bo inaczej... Nie, no na tym obszarze nie ma możliwości dojścia. Proszę państwa, jest ZD, przystań wodna. Ale to jest woda płynąca, tu jest woda spływająca. Ja wiem, no ja wiem. Ale do jazdy określacie państwo w następnym punkcie wprowadzenie możliwości na obszarze 60 zm możliwości budowy slików oraz dróg wewnętrznych dla usług i wałów i żeglugi. No. Natomiast to co mówię... Rozumiem, że to nie przeszkadza. Nie, no nie przeszkadza. To się będziemy wcinać trochę. Ale w czym się będziemy wcinać? Bez słupy, żeby zrobić to przeszkadza. Wybetonowany brzeg. Zygmunt, płyty drogowe. Zygmunt, ale dlatego pytam, czy my wcinamy się w linię brzegową 5 metrów? Ale przecież tego nie jest tu realizatorem i nie mamy projektu, żeby wiedzieć. Nie wiem, chodzi o to, żeby można było tam przytrzymować statki, zrobić jakąś przystań, czy to będzie sprawy, czy ale będzie... Ale to zezwala ci dzisiejszy zapis, jeżeli chodzi o WU. A na slipowanie nie zezwala? A czy ja wprowadziłem slipowanie? No nie, ale rozmowa dzisiaj była na temat... No już powiedzieli, że jest taka możliwość. Więc ja tego punktu nie wprowadziłem. Wprowadziliśmy, bo była na ten temat rozmowa. No więc możemy to wykreślić. Natomiast jeszcze wracając do tego, pytałem się, w punkcie, w obszarze 49 była mowa o tych drogach ZN. Obszar i ta poprawka w punkcie 60-41 nie obsłuży nam dróg w obszarze 49 przy wałku. Ta poprawka powinna być i w 60 i w 40. Znaczy bez oczywiście slipów w 49. Wiesz co? Ty nie dosłyszę. Bez slipów. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie jestem przeciwko przystani na zasadzie, że cumowanie, tylko nie chciałbym, żeby ktoś tam ingerował akurat w tym obszarze w linię brzegową. Dobrze wiesz, że tam jest około 60-70 metrów dopiero od wału, jest wysoko... Zygmunt, z całym szacunkiem, ja tam mieszkam. Ale dla mnie ma to znaczenie. Ale to nie chodzi, czy się mieszka, czy się nie mieszka, bo jak kolejną wały, bez względu na to każdy jest zagrożony. Ale stwarza to większe zagrożenie. Druga rzecz, gdzie chcemy wprowadzić to ZU w rejonie fortu z możliwością budowy kubaturowej, służącej dla spółki turystyki. Tu mamy. Ale co? To jest po stronie. Proszę państwa, ja wiem, to jest stronie, ja wiem, jak ten teren wygląda. Ale no pytasz się, gdzie to jest. No to poproszę mi pokazać na tym dokładnie. No to bo jest... jedynie wolna działka to jest w ulicy Golikówka. To jest ta możliwość. No, a to teraz proszę mi powiedzieć, jak to jest, że oczywiście gdybyśmy zawnioskowali pewnie o zmniejszenie strefy ZM przy forcie, która jest prowadzona, ponieważ jest to strefa widokowa dla fortu, żeby nie była zabudowana, to pewnie nie byłoby zgody na to, żeby tą strefę zmniejszyć. Ale nikt nie wie, czy to w ogóle nie ma zrobić. Natomiast budowanie kubaturówki przy forcie nie będzie nam osłaniało fortu.
Znaczy mnie tylko chodzi o to, że to jest jakaś nie do końca spójność. My w ogóle się nie odnosimy do ZDW. Mówimy o tym, że o funkcjach uzupełniających, które dokładnie wie, że na zieleni urządzonej oprócz zieleni nie można zrobić nic. Znaczy ja powiem szczerze, ja jest opisane... No to można tylko to wziąć i zaorać. No dobrze, no ale Zygmunt, no ja rozumiem, że ktoś, kto decydował się na wzięcie tego terenu, miał świadomość, co bierze. Nie, tylko że jest kwestia, to jest studium, to są zapisy studium, jest pytanie, czy chcemy, żeby ten teren jakoś tam funkcjonował i żył, czy nam zależy na tym, żeby tam ewentualnie od czasu do czasu wyciąć drzewo i wypielęgnować. Znaczy tutaj cały czas pan przewodniczący nie mówi całej prawdy, bo dopuszcza jednak do budowy pewnego obiektu, prawda? Ale nie dopuszcza budowy kubatrowej. Nie. Ale tam są obiekty już kubaturowe. Tam są kubatury. Jest pytanie, czy można remontować kubaturę, czy nie? Ale... A czyż to jest zabytkowy teren, nie? Ale to nie ma znaczenia, czy kubatura jest zabytkowa, czy nie jest zabytkowa. Ale jest. Znaczy, kubatura jest. Pola Kala nie jest zabytkowa, natomiast są kierunki, jest obóz konserwatorski. W jakim kierunku to ma iść? Natomiast nie tylko chodzi, proszę Państwa, o jedno. Miasto, bo... Zauważmy jedno. Wprowadzamy zabudowę na ZW, no bo to jest teren miejski, dzisiaj tam gdzie jest żadany przez osobę prywatną, żeby wspomóc działalność tego obiektu, wprowadzimy tutaj, zezwolimy na wprowadzenie zabudowy sportowej. Nie? Znaczy tam jest bardzo niska, ma bardzo mała możliwość tak naprawdę tego wybudowania. Nawet nie ma gdzie wybudować. Natomiast cały obszar, który należy w większości do osób prywatnych lub firm, żeby była jasna sprawa, zostaje jako niezainwestowany, a wynika to z tego, że chronimy strefę widokową Fokę. Pole widokowe. No więc jak wytłumaczyć ludziom, którzy za chwilę nie dostaną zgody na zmniejszenie tej strefy, że nie można się budować, bo trzeba budować, bo trzeba chronić Fokę, a jednocześnie dopuszczamy zabudowę przy samym Fokie. O to mi tylko chodzi. My tu nic nie dopuszczamy, tylko możemy zawnioskować, czy w ogóle będzie zgoda, czy nie. To dobrze wiemy, że to jest konserwator zapytu, już miasto jest pewne. Ale te słuchy, które miały być usunięte, gdzie tam jest taki bałagan na tym użytkowany przez kogoś tam terenie, wcale nie daje żadnej przyjemności jeżdżenia tamtędy, nigdy tam. Czy jest ta osoba, jak to jest inna, mówimy o obiekcie, ja jest perspektywa 20-30 lat, kiedy cokolwiek takie może zapuszczać. Ale jest nie to jest Benedykta. A nie ma? No, na przeciwko tam w Jurze. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeśli będą, nie wiem, jak Pan Jacek ma jakieś zastrzeżenia, to proszę napisać poprawkę. Ja poprawki nie mogę napisać. Nie, no dobrze, my będziemy poprawki. Ja tylko, może coś zostać przyjęte lub nie po dyskusji. Ja tak jak powiedziałem, dla mnie budzi, jeżeli mowa jest o przystani na zasadzie, że montujemy przystań, pomost przy linii brzegowej, nie ingerując w linię brzegową, nie mam nic przeciwko temu. Ale to, mówię, dopuszczam na dzisiejszy zapis, jeżeli chodzi o WUK. Proszę mnie zrozumieć, że ja troszeczkę znam ten teren i jak Państwo popatrzycie na układ, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić tam, że się wetnie jednak troszeczkę i dostanie na to zgodę, to osłabia linię brzegową. No proszę Państwa, w tym miejscu wypychało wał. W tym miejscu, proszę Państwa, wypychało wał. No a dlaczego wypychało? No bo szło naprężenie ten. Tutaj, proszę Państwa, nie wiem na ile, bo tu jest wszystko to, co jest zaznaczone na ten, jest to teren zadrzewiony. W tej chwili jest prowadzona wycinka. Nie wiem, znaczy tutaj są prowadzone wycinki. Nie wiem, na ile te drzewa zostaną tutaj wycięte i usunięte. Na razie usunięto drzewa w wale. Dlatego mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tu cumować, czy tu cumować, czy tu cumować. Wszędzie cumujmy, wszędzie zróbmy pomosty, bo jestem jak najbardziej za. Nie tylko chodzi o to, żeby nie było wcinania się i przybliżania w kierunku wału.
Proszę, pan Wiesiek. Słuchajcie, wiem, że się przedłużam, dwie szybkie rzeczy. Prosiłbym, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby 49 też wprowadzić ten zapis, o którym żeśmy tu wspomnieli. Wprowadza się możliwość budowy dróg wewnętrznych dla obsługi wału i żeglugi. Tak? Będzie? Tylko ja mam teraz pytanko. Jeszcze nie powiedziałem, dwa pytania jeszcze. Jeszcze jedna prośba moja, związana z 49. Przyszło mi to na myśl właściwie teraz, jak żeśmy rozmawiali o tym. Słuchajcie, tu mamy tereny zalesione i one tak naprawdę tu właściwie takim przeszkadzają. Ewentualnie są na terenie ZN. Natomiast ja bym prosił o jedną rzecz. Słuchajcie, tu mamy, zwróciliście uwagę sami, że tu są wszystko tereny tak naprawdę pod zabudowę. Duże tereny nam wypadły. Zostały nam jedyne tereny, które w tej chwili są definiowane tam jako tereny zalesione. To. Natomiast jeżeli one nie mają statutu zieleni, to ja podejrzewam, że one po prostu mogą być wycięte i włączone w MN. Najprościej rzecz biorąc. Nie tak do końca z tego, co pani dyrektor tłumaczyła. Wynika to z, też, żeby nie obawiać się, że nie zostaną tereny uwzględnione w planach, bo też mamy skrócimy biologicznie czyny. Tak, ale słuchajcie, ale one w planie są ujęte pod zabudowę. Dlatego ja bym tu prosił, żebyśmy wnioskowali dla tego terenu 49, żeby tereny zalesione przekształcić czy zaznaczyć jako tereny zalesione. Tam nie ma zalesionych terenów, mogą być zadrzewione, tam nie ma lasu. Wynika to tylko z tego, co pani mówiła. Jest to opis. Opis. Ja w tej chwili wynika to tak naprawdę z tego, co pani dyrektor powiedziała, rozumiem, że chyba pyta. Z kwalifikacji. Kwalifikacja terenu, kiedy została wpisana jako leśna. Bo jest albo E, albo R, albo L. Jak jest rolne, jest rolne. Nagle jest las. On był może 100 lat temu, czy 50 lat temu. Może nie zacząć jako las. Ale ja znam te tereny i te tereny rzeczywiście są zalesione, zadrzewione. Tak. To są drzewa 50-60-letnie. Wiesiek, słuchaj, no to piszcie to, to co chcecie, żeby Basia wprowadziła, bo jest 10, a my dalej siedzimy. Jeżeli się zgadzamy, to po prostu Basia to zaznaczy. Ale no, mamy mieć tam odrębne głosowania. Oni nie, ale on chce przyjąć przy tym punkcie ZN zmianę. To jest ten teren. Ten tu był cały czas, jak mówię. Te tereny. Ale trzeba lecimy do domu. Ja myślę, żeby to przyszło na zarząd państwu. Jeszcze oni się zebrać muszą, ale jeszcze poprawkę musimy głosować. Ja mam takie pytanko, bo są te trzy sporne kwestie, to jest punkt 22 i 28 i jeszcze jest ze starej uchwały, z tego co przygotowała komisja planowania, punkt 34. I bo jeżeli, nie wiem jak to będzie, czy zarząd będzie głosował te trzy punkty zgodne, czy to się rada. Bo poprawki nie da się zgłosić. Powtarzam jeszcze raz, bo tak ustaliliśmy. Po pierwsze, każdy radny ma prawo składać poprawki i poprawki dzisiaj były częściowo złożone i przyjęte. Na bieżąco. Po drugie, pochyliliśmy się wspólnie. Największą i najdalej idącą poprawkę składa zarząd. Zarząd jeszcze będzie w trakcie. Tylko, że ta poprawka właśnie. Pani Basiu, mogę skończyć? Mogę skończyć? Zarząd w trakcie, teraz ja skończę się dyskusja, zrobimy sobie przerwę. Zaproponujemy jeszcze autopoprawkę przedyskutowaną przez siebie i zaproponujemy Państwu autopoprawkę do poprawki, żeby poprawka była jedna. I tyle. Pani Jacek. Tak, ja mam jeszcze jedną uwagę do tego. Praktycznie jesteśmy wszyscy, będę do słowa, praktycznie jesteśmy w większości rzeczy, jest konsensus, są wątpliwości chyba w trzech sprawach i do uzupełnienia jeszcze jest na pewno klub sportowy Galwaria, z tego co pamiętam? W 15. Ujęcie klubu sportowego Galwaria. Co jeszcze panie? Wysokościowce, nie powiedzieliśmy ani słowa o wysokościowce w tym momencie. Ja tutaj mam poprawkę, żeby teren oznaczony w MWU, należy już mianować na MWU i będzie jego wysokość do 40 metrów. Który? 49? Tak, przy tam niżej MWU. Tutaj są te MWW, tylko mierzej Kiszanie, tak? Tak, ale mierzej gdzie są nasze tereny. Nasze. MWW. Aha, 49. Wszystko jest na dystansie metra. Nie wiem, panie, rozmawiam może z tym, jak oni. Nie spotkałem się niestety z Kożuchem, natomiast mówię, no ja tylko poruszyłem tę kwestię, jeżeli chodzi o cały ten obszar.
Nie odnosiłem się naprawdę do wysokości, bo widzę, że wszyscy wyżej planowania przestrzennego komisji to też traktują tak z przymrużeniem oka. Natomiast oczywiście trzeba mieć świadomość, bo to co ja powiedziałem, bo ktoś padnie na pomysł, bo jeżeli studium to wprowadzi, to nawet ktoś na zasadzie tego, a ja będę pierwszym w Krakowie, który wystawi tam te 200 metrów czy 150. Mam pytanie, tak, będę do słowa, komisja w tej sprawie nie zajmuje się. Nie, zostawiliśmy to do dyskusji na sesji. Czy my tak nie zajmujemy, bo proszę Państwa, to dla zdaje poważną sprawę. Metro nie powstanie za najbliższe 50 lat. Natomiast wysokościowy jest, to jest temat taki, że może ktoś wejść na ten pomysł. Problem jest jeden. Brak totalnej infrastruktury w tamtym rejonie, to znaczy nie ma nic, to są wydziały. Tramwaju, szkoły, dobre linie. Dobrze, ale tramwaj z tamtą to jest, no to nie jest tak, że to podpisy jeszcze niż podmierza, bo mówimy, rozumiem, o 40-50-metrowych, 100-metrowych budynkach. Wszyscy mam 10-metrowe zdanie. Ja już nie mówię o tym, że najbliższym widokiem wysokościowców to będzie oczyszczania ścieków i ten obszar, który jest obszarem przemysłowym. Robię to naprawdę bardzo poważne. Już nie mówię o terenie, który tam jest fatalny, i to przewietrzanie, i ta kolej, i te wszystkie rzeczy. Ja bym dał w tej sprawie opinię negatywną odnośnie wysokościowców na terenie naszej dzielnicy. A szokie masz na domyśle, jak to będzie na północy, to będzie oddziaływać na to. Ale w zdecydowanie mniejszy sposób, dlatego że to będzie za to nami kolegami, to jest jednak te kilkaset metrów dalej. Tylko że jeszcze jest druga kwestia. Jeżeli negatywnie ograniczamy wysokość do jakiejś wysokości, na przykład tak jak zaproponowałem 40 metrów, to dalej tereny tam koło Rybic są przestrzone na obu stółki. I od strony południowej do 40 metrów, to jest Sobotewa, a pozostałe części terenu do 50 metrów. Czyli tam by też wypadało obniżyć na przykład do 40 metrów. Panie, ja bym poszedł w kierunku zupełnie innym. Otóż uważam, że powinno się zarówno MWW, jak i MW zostawić na pół. Otóż dzieci, ludzie w tym Krakowie muszą pracować. Tam są na dzisiaj, nie ma zakładów przemysłowych z jakimiś wyziewami, bo tam nie ma hurty, aluminium, jakieś takie rzeczy, tylko to są zwykłe hurtownie, jakieś zakłady produkcyjne z jakimś, jakąś niedużą firmę. Drukarnia. Jakaś jest drukarnia, tam są firmy, które się zajmują spedycją. To jest zaplecze techniczne dla Krakowa. Jak popatrzymy na okładkę tego naszego studium, to na tej trzeciej, na tej dolnej warstwie jest pokazany ten rejon. To jest jakieś centrum gospodarcze naszej dzielnicy na dzisiaj. Zobaczmy, co się stało. Na ulicy, na Zabłociu została praktycznie tylko kawałek i pan zobaczy okładkę trzecie na dole. To jest pokazane na dole ten. Na Zabłociu został praktycznie zakładów przemysłowych, to jest to, co tylko wynajmuje. Zauważcie, już nie ma młyna, nie ma innych rzeczy, Miraculum nie funkcjonuje. Nie ma przemysłu, wchodzą biura, ale gdzieś ludzie, no wszyscy w biurach pracować nie będą. Są jeszcze gdzieś zakłady, gdzieś coś, co obsługuje miasto. Jeżeli się wybudowało trasę 7, dołączenie do autostrady, miejmy nadzieję, że będzie to również dojście do Wisły, to uważam, że w tej stronie się powinno tak naprawdę zrobić wszędzie łup. I ten miejscowy plan, który jeszcze jest ciepły, bo niedawno przyjęty, to też jest wszędzie usługi i przemysł. Proszę zobaczyć, zostawiono kół po prawej stronie na terenach niezagospodarowanych, bo te tereny są jeszcze puste i niezagospodarowane za garbarnią po prawej stronie. Natomiast tutaj, gdzie są tereny zainwestowane, dosyć mocno kanami i infrastrukturą techniczną, nagle ktoś pakował MWW. I dalej MWW, czyli mówię, te zmieszane funkcje to są potencjalne problemy, bo komuś coś jest głośno, komuś coś śmierdzi, ktoś ma jakiś problem. To jest potencjalny spór. I według mnie nie powinno się mieszać. To, dzięki czemu te baze tam funkcjonują w sposób dobry i bezproblemowy, to jest tylko to, że nie ma sąsiedztwa dla mieszkaniówki. Nie ma bloków, nie ma ludzi, nikomu to nie przeszkadza, że przejdzie ciężarówka, że nocy się tir rozładowuje, że te firmy, te, które jeżdżą na przykład z paczkami w nocy, że on tam przyjeżdża o pierwszej, drugiej w nocy, odjeżdża wózek i nie ma problemu. No niech pan to zrobi teraz, jakby ci ten gumik, który tam koło was jest, jakby się w nocy robi coś tam skupanie czyszczy, nie? No to od razu nie ma takiej możliwości. Dla mnie to jest chory pomysł w ogóle. Na zasadzie na siłę chciano udowodnić, że w mieście się gdzieś umiejscowił. No.
Ja bym w tej sprawie, nie wiem jakie jest Państwa zdanie, ale dałbym opinię negatywną odnośnie MWW i MW na funkcję przeciwstawnej w sąsiedztwo tych terenów. I dłuższe zainwestowanie. Tam są wszędzie bazy. Proszę pana. To jest, proszę państwa, to jest, tu jest prawo, tu jest zakład, co jest? Tu jest MW. Tak. Tak. To MW. Tu powiem szczerze, tu to MW jako przedłużenie zabudowy od strony łanowej mogłoby zostać. Natomiast MWW można by faktycznie przeznaczyć jako w tym obszarze do IT, czyli do oczyszczalni zostawić jako usługówka. Bo... Proszę zobaczyć, jaką my robimy kontrrewolucję jeszcze w ciepłym tym. Nie udało się, proszę państwa, przewalczyć na tym terenie w miejscowym planie. Co tu jest w miejscowym planie? Czy co? Tam jest mieszkaniówka, ale jest też ewentualną usługą. Usługą, tutaj, na tym pustym terenie. To jest ten bufor taki, który jest między tymi obszarami. Tu mamy geofizykę, tu mamy zakład, gdzie robią kosmetyki, czy tam jakaś farmina. Tu jest frapol, tu są jakieś hurtownie. I na dzisiaj, proszę państwa, próby nawet zmienić, to są nowo wybudowane, otworzone zakłady pracy. Tu mamy, nie wiem, po tym... zakładach elektroenergetycznych, tu jest po PiS-ie Krakowia, to jest powynajmowane, telewizja TVN i PZRI. W związku z czym ten teren naprawdę jest dosyć mocno zainwestowany i mamy tutaj dość dobrą infrastrukturę techniczną w tym mieście. I wprowadzanie zabudowy wielorodzinnej tutaj, chyba że te zakłady naprawdę nie są szkodliwe, bo to są no coś, co jest w fizyce. No jest baza transportowa, która jeżdżą rurę, które tam raz na jakiś czas ktoś przywiezie. Jedyne laboratorium w Polsce, gdzie wypowiadają piecyki gazowe, etc. Zmiany tego też, no słuchajcie, tu kilkaset osób, znaczy w ogóle nad tym, to myślę, że kilkanaście tysięcy pracuje osób. Nie wiem, według mnie wchodzenie mieszkaniówki dalej, jeszcze niedawno mówiło się tak, ograniczamy mieszkaniówkę na tym obszarze i ograniczamy na Małym Paszowie, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną. A tu wchodzimy w zabudowę niską ze względu właśnie na przewietrzanie, na wysoki poziom wód gruntowych, na strefę zalewową. Ograniczamy mieszkaniówkę, nie wchodzimy, żeby nie było funkcji przeciwstawnej, taką barierą byłaby ulica Suszyńskiego Chistobotewa. No oprócz oczywiście zainwestowanego tu, gdzie jest teraz ten Skarska, ten kawałek, tam jeszcze jest parę innych firm, ten obszar. Natomiast tutaj już jest obszar Rybitwy, tu jest obszar na Rybitwach mieszkaniówki. Tutaj też się pojawia, chciałem zauważyć, panie Wieśku, na zabudowie mieszkaniowe. Oczywiście. I to by trzeba było się nad tym pochylić, ale... To może wpisz, to są rekreacyjne plany, tam gdzie usługowe dają... Nie, to jest tak, że jeszcze... To jest tak jak u Balei, czy w tamtych czasach, że... Zmieniono... Nie, no, proszę państwa, założenie... Słuchajcie, to jest... Może ma pan rację, ale to jest zgodne z założeniem, jeżeli się czytaje całościowo ten plan. Ten ciąg ma być jak głównym ciągiem wylotowym z Krakowa. I oni założyli, tak, i wylotowym. I oni założyli, że wzdłuż tego, zauważcie, wzdłuż tego właśnie ciągu i z jednej i z drugiej strony mamy usługi, tu są wyższe, tu są niższe, a pomiędzy właśnie tym ciągiem usługowym, a liniami kolejowymi ma iść właśnie zabudowa. I często tam zabudowa bardzo wysoka. Ale jakby mieszkaniowe. To odejdźmy od tego, tych usług tam, które ty mówiłeś, tam aleje, tak? Mają zostać tam na tej aleje. Mówisz, to jest rewelacja, natomiast mówię, jak to wygląda. Ale zapis, żeby nie gadać też długo, bo jesteśmy was zgodni, żeby obecny teren mógł przemianować na U i ograniczyć jego wysokość do 40 metrów. Znaczy, nie, no, MW i MW. MWW. Znaczy ja moje zdanie jest 36. Znaczy ja bym tak, nie no, pytanie zabudowy 40 metrów na MW, gdzie MW nam ograniczy tą chyba do niższej wartości, to jest bez sensu. Natomiast ja bym tak, że akurat mnie to MW po tej stronie, jeżeli ja myślę na stronę ten, nie razi tak aż tak bardzo, bo to też się domyka jakiś obszar zabudowy, nie?
Natomiast na pewno zgodzę się na to, że to MWW pomiędzy Przymierze i Wiślanej stroną oczyszczalni zrobiłbym jako przedłużenie tego U od strony ulicy Służyckiego. A tutaj, bo to jest tak, my nie zamykamy możliwości istnienia i funkcjonowania tych firm, które tam funkcjonują, bo MWW też do